Dzień dobry Państwu. Chciałbym zaprosić na pierwszy filmik z cyklu naszych filmików, które będą się pojawiały w strefie katechety. Jest początek roku, możemy mieć różne nastawienie do powrotu do szkoły. Możemy chcieć mniej lub bardziej do tej szkoły wracać i mieć większą albo mniejszą na to ochotę. Chciałbym zachęcić do przyjrzenia się własnej motywacji, do przyjrzenia się temu, na ile chce nam się wracać do szkoły, na ile chce nam się podejmować ten zawód, spotykać z tymi ludźmi, z którymi będziemy się widzieć, współpracować z nimi, uczyć ich i po prostu pracować w szkole. Motywacja jest z jednej strony bardzo istotna, a z drugiej strony jest czymś, co jest trochę nieuchwytne, co się ciągle zmienia i bardzo łatwo z jednej strony ją stracić, a potem czasem trudno ją na nowo odzyskać. Chciałbym zaprosić do spojrzenia na motywację z trzech stron. Po pierwsze, od strony tego, do czego dążymy, jakie wartości stoją za tym, co robimy. Po drugie, co czasem przeszkadza nam w tym, żeby być zmotywowanym, co nas zniechęca do pracy. Po trzecie wreszcie, chciałbym nauczyć Państwa formułowania celów. Ja wierzę w to, że cele mają dużą wartość, że formułowanie, zapisywanie sobie własnych celów, do których się dąży, jest czymś, co bardzo mocno wpływa na motywację, co może nam pomóc w tym, żeby codziennie rano z większym zapałem wstawać do pracy. Zacznijmy może od tego, co stoi za motywacją. Jesteśmy zmotywowani do czegoś, jeśli to, co chcemy osiągnąć, stanowi dla nas wartość. Najczęściej jest tak, że jeśli zaczynamy coś, jeśli decydujemy się o tym, że chcemy pójść w życiu taką, a nie inną drogą, robimy to ze względu na to, że tego chcemy. Potem często bywa tak, że zaczynamy się trochę zniechęcać i wtedy warto wrócić do źródeł tego, co sprawiało, że chcemy to robić. Chciałbym zachęcić do tego, żebyście wzięli Państwo kartkę papieru i wypisali sobie te wszystkie motywy, które stały za tym, że zostaliście katechetami. Niezależnie od stażu, czy uczycie religii przez rok, 2 lata, 5 lat, 10 lat, czy już się zbliżacie do emerytury, warto przyjrzeć się temu, co było na początku. Warto tak jakby dmuchnąć w to ognisko, które być może przykryło się jakimś popiołem i na nowo odkryć te wartości, które były dla Was istotne. Warto wypisać sobie te wszystkie rzeczy, które sprawiły, że chcecie być, czy że chcieliście być w tym miejscu, w którym jesteście. Co to konkretnie było? Co sprawiło, że chcieliście zostać katechetami? Gdy już tą listę będziecie mieli, zobaczcie, na ile te wartości nadal są aktualne. Jeśli tak nie jest, co się z nimi stało? Gdzie one utknęły po drodze? I tu zbliżamy się do drugiego aspektu motywacji, do przeszkód. Czasem rzeczywiście bywa tak, że o ile na początku jesteśmy zmotywowani, to po jakimś czasie pojawiają się pewne przeszkody. Chciałbym zachęcić do tego, żeby przyjrzeć się także nim. Czasem to bywają rzeczy, na które nie mamy ochoty patrzeć. Natomiast czy one są świadome, czy są nieświadome, i tak będą na nas działać. Jeśli nie jesteśmy czegoś świadomi, to nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Jeśli czegoś jesteśmy świadomi, to jesteśmy w stanie też podjąć pewne kroki, żeby z tym walczyć albo żeby sobie z tym w jakiś sposób poradzić. Dlatego chciałbym zachęcić do tego, żeby obok tych motywów, które sprawiają, że chcecie Państwo pracować w szkole, znaleźć też te wszystkie motywy, które sprawiają, że ta praca jest trudna. Żeby znaleźć to, co Was zniechęca do tej pracy i wypisać sobie to. Chciałbym zachęcić do tego, żeby wypisać sobie te wszystkie przeszkody. To wszystko, co sprawia, że trudno nam czasem wrócić do szkoły, trudno nam być zmotywowanymi. Najpierw wypisać, a potem zobaczyć, na które z tych rzeczy macie Państwo wpływ, a na które wpływu nie macie. Z każdymi z nich coś będzie można zrobić. Natomiast różnica będzie polegała na tym, czy będzie można zrobić coś bezpośrednio, czy bardziej w sferze samego naszego postrzegania tych rzeczy. Zapewne na część z tych przeszkód macie Państwo wpływ. Możecie zyskać jakieś umiejętności w tym, żeby sobie z nimi poradzić. Możecie poprosić kogoś o pomoc. Możecie spróbować coś z tym zrobić, w jakiś sposób to zmienić. Warto sobie w takim momencie zaplanować, co rzeczywiście chcę z tym zrobić.
w jaki sposób, jakie kroki chcę podjąć, żeby coś z tymi rzeczami zrobić. Trochę bardziej skomplikowana sprawa jest z tymi rzeczami, na które wpływu nie mamy. Na przykład, jeśli kogoś w pracy zniechęca długi dojazd, prawdopodobnie niespecjalnie będzie miał wpływ na to, czy ten dojazd będzie krótszy czy dłuższy. Jeśli ten dojazd jest czymś tak trudnym dla tej osoby, może spróbować pomyśleć o tym, co zrobić, żeby on stał się przyjemniejszy. Czy może to być czas na przykład na czytanie książki, na słuchanie jakiejś książki w telefonie, czy też jest to czas, który można poświęcić na przykład na rozmowy, czy to telefoniczne, czy też na przykład na rozmowę z Bogiem. Można spróbować sprawić, żeby to, co dla nas jest nieprzyjemne i co utrudnia nam życie i sprawia, że nasza motywacja jest mniejsza, było trochę lżejsze. Nie zmieniając samej rzeczy, ale zmieniając nasze nastawienie do tej czynności czy do tej rzeczy. Wreszcie trzeci sposób, do którego chciałbym zachęcić, to formułowanie sobie celów. Formułowanie celów może dla nas być czymś, co z jednej strony sprawi, że będziemy mieli jakieś takie krótkoterminowe miejsca, do których chcemy dojść, a z drugiej strony sprawi, że będziemy sami się też rozwijać. Dobry cel to jest taki nie tylko, który pozwala nam coś osiągnąć, ale który sprawia też, że my sami się rozwijamy, jako ludzie po prostu, jako katecheci, jako nauczyciele, ale przede wszystkim jako ludzie, że stajemy się kimś innym, kimś lepszym. Jedna z takich metodologii, która wspomaga w tym, żeby te cele rzeczywiście służyły nam naszej motywacji, jest tak zwana metodologia SMART. SMART po angielsku znaczy sprytny, mądry, zwinny i takie są też te cele. Jeśli one są sformułowane według tej metodologii, to one spełniają kilka warunków. Każdy z tych warunków zaczyna się na kolejną literę tego słowa. Dobry cel sformułowany w tej metodologii to cel, który jest po pierwsze specyficzny, po drugie mierzalny, po trzecie jest dla nas atrakcyjny, po czwarte jest realistyczny i wreszcie jest terminowy, czyli określony w czasie. Cel, który jest specyficzny, to taki cel, który jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Jesteśmy w stanie wyobrazić sobie moment realizacji tego celu, kiedy już go osiągniemy. Możemy zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że jesteśmy w momencie, w którym ten cel już osiągnęliśmy. Cel, który jest mierzalny, to taki cel, w którym jesteśmy w stanie śledzić postępy. Jesteśmy w stanie powiedzieć, czy jesteśmy na początku drogi, w połowie, czy za chwilę już go osiągniemy. Możemy to robić na różne sposoby, wyznaczając sobie pewne kryteria tego, co znaczy dla nas osiągnięcie danego celu. Istotne jest to, żeby cel był dla nas atrakcyjny, żeby ten cel był czymś, co chcemy rzeczywiście my sami osiągnąć. Nie żeby to był cel, który wyznaczy nam ktoś inny i nie będziemy mieli takiego poczucia, że on nam cokolwiek daje, ale żeby ten cel był dla nas czymś ważnym, żeby współgrał z tym, kim jesteśmy, żeby współgrał z naszymi wartościami. Cel realistyczny to taki cel, który z jednej strony leży w zasięgu naszych możliwości i jesteśmy w stanie zdobyć wszystkie te rzeczy, których potrzebujemy do tego, żeby ten cel osiągnąć, ale z drugiej strony to jest cel, który jest zależny od nas, czyli taki cel, na który my mamy wpływ. Nie będzie realistycznym celem taki cel, który będzie miał w sobie, który będzie zakładał konieczność tego, żeby coś się stało, co nie jest od nas zależne. Wreszcie dobrze, jeśli określimy sobie ten cel w czasie, kiedy będziemy mieli takie poczucie, że chcemy go osiągnąć za jakiś konkretny odcinek czasu, za kilka miesięcy, za rok, za dwa. Wtedy jesteśmy w stanie lepiej sobie zaplanować, co możemy konkretnie zrobić do tego momentu, jakie są kolejne kroki do osiągnięcia tego celu. Chciałbym Państwa zachęcić na koniec, żeby rzeczywiście przejść przez te trzy kroki. Z jednej strony zobaczyć, co wartościowego jest w naszej pracy, jakie wartości były dla nas ważne na początku naszej drogi, jako katecheci, jako nauczyciele. Z drugiej strony zobaczyć, co w tym momencie zniechęca nas do tego, żeby tymi nauczycielami czy katechetami być. Co sprawia, że to jest trudne. I zobaczyć, w jaki sposób możemy na to zadziałać. Wreszcie zachęcam do tego, żeby na początku tego roku szkolnego wyznaczyć sobie konkretne cele, które będą dla nas czymś atrakcyjnym, które będą sprawiały, że się będziemy rozwijać i które będą
specyficzne, mierzalne, realistyczne i w jakiś sposób określone w czasie. I życzę powodzenia.